Piotr Kacprzak po KSW 68, zwycięska walka, debiut KSW. Witam cię serdecznie. Powiedz tak wrażenia po tym debiucie. No witam, siemanko wszystkim. No wrażenia niesamowite. Doping na hali, no robi wielkie wrażenie. 15 minut cały czas słyszy swoje imię, nazwisko. Cały czas jedziesz. Jesteśmy z tobą, za co jestem mega wdzięczny. Cały Radom tutaj jest i cały Radom wspiera swoich zawodników. Możecie mówić wszystko o Radomiu, ale jeżeli chodzi o wsparcie, to mamy je najlepsze w Polsce. I wrażenia mega, do co chodzi, jeśli chodzi o walkę, to mogło być dużo lepiej, wiadomo. Oceniam ją 5 na 10, tak sam występ swój. Ale na pewno cieszy wygrane 3 rundy. Cieszą niektóre elementy, które zrobiłem parterowe, te próby kończeń, że zawsze wychodziłem na górę, zawsze nie zostawiałem tego. Czy to kopnięcie w trzeciej rundzie na głowę też mi weszło. I to są na pewno i jestem z tego zadowolony. 5 na 10 to bardzo surowa ocena. To czego w twojej ocenie zabrakło? Myślę, że byłem za spokojny, że jestem zawodnikiem, który ma tego tlenu, który tak naprawdę z minutą na minutę się rozpędza i jeżeli rywa stawia mi opór taki, chce mnie wyprzedzić, jakby chce tlenowo mnie zajechać, to ja jeszcze bardziej jeszcze chcę go zajechać. I wydaje mi się, że mogłem bardziej jeszcze się rozwinąć. Próbowałem, nie do końca to też jest moja wina, bo próbowałem też wstawać. Narożnik cały czas mi krzyczał, taki mieliśmy plan, żeby wstawać do trójnogu, bić go, ale po prostu zabierało mi spod nóg matę i mogło to się źle skończyć. No i co, jakbym był bardziej agresywniejszy, więcej bił, no na pewno by była ta ocena i na pewno nie rozmawialibyśmy o walce wygranej na punkty, tylko była walka wygrana przed czasem. Ale pokazałeś też dużą dominację, jeśli chodzi o grę parterową. Czy to było coś, nad czym pracowałeś najmocniej do tego pojedynku? To znaczy, ja się wywodzę z parteru, tak? Ja 8 lat robię grappling. Niedawno minęła właśnie rocznica, odkąd trenuję. Ja zaczynałem od jiu-jitsu. Nie wiem, mam setki zawodów, setki, już bez przesady. Może setkę zawodów zrobionych w grapplingu. Więc chciałem na pewno się z nim pokulać, z ciosami. Ale też mi się wydawało, że on chciał tego grapplingu, że wydawało mi się, że będzie miał inny plan, że będzie chciał się bić w stójce, mnie tak jakby ostukać, ale on chciał bardziej grapplingu. No i co, jestem zadowolony tak naprawdę. Teraz mogę mówić, że nie do końca, ale no jest wygrana i lecimy dalej. Kontrola kontrolą, ale czymkolwiek cię rywal zaskoczył w tym pojedynku? Zaskoczył i nie zaskoczył. Zaskoczył mnie tym, że dużo osób myśli, że to był jakiś nie wiadomo jaki rywal. On miał 11-4. Bije się chyba od 2007 roku, jest bardzo doświadczony i bardzo dobrego klubu w Brazylii jiu-jitsu, więc naprawdę wydaje mi się, że dostałem takiego rywala godnego, że wiadomo, nie był to jakiś nie wiadomo jaki wirtuos, ale był naprawdę dobry i zaskoczył mnie cały czas tym, że bronił się aktywnie. Nie było tak, że zamknięta garda, dobra, powykluczam mu ręce, tylko cały czas próbował mnie wybijać właśnie stopy na biodrach i wysuwać się. To taki typowy grappler, bo zapaśnik to buduje ramki, można go inaczej pracuje. Po siatce staje, on się kręcił cały czas i z jednej strony wiedzieliśmy, że tak się kula, że on ma taki styl, a z drugiej strony naprawdę bardzo aktywnie się broni. To może wybiegnijmy troszeczkę w przyszłość. Pierwsza walka wygrana, ktoś na horyzoncie, ktoś na celowniku, z kim chciałbyś tutaj powalczyć? No nie brakuje rywali w KSW. No ja do KSW jestem na wypożyczenie na jedną walkę. Tutaj dali mi szansę, za co bardzo dziękuję właścicielom KSW i właścicielom Babilonu, że mogłem tutaj przed własną publicznością tak dużej gali zawalczyć. Jestem mega wdzięczny. A cel jest prosty. Walka o pasy Babilonu, przejęcie po Danielu Rutkowskim pasa. I jestem pewny, że do walki dojdzie. Nie wiem jeszcze do końca kiedy, ale wierzę, że jeszcze w tym półroczu zawalczę o pas Babilonu i zostanę mistrzem tej organizacji. Okej, to delikatnie mnie zaskoczyłeś, przyznaję. Natomiast jak dalej sobie to wyobrażasz? Po tym odebraniu pasa chciałbyś wracać do KSW, czy na razie skupiasz się wyłącznie na Babilonie? No na razie wyłącznie. Teraz po KSW wyłącznie na Babilonie się skupiam. Mam tam swoje cele. To Babilon mnie wychował, wszystkie walki, które miałem. Plus jeszcze wszystkie 9 walk zawodowych, plus jeszcze 2 półzawodowe zrobiłem dla Babilonu MMA, więc tak naprawdę jestem wychowankiem i mocno w to wierzę, że zostanę ich mistrzem i że będę mógł godnie reprezentować jakby swoje miasto i swój klub właśnie na Babilonie.
ale jeżeli przyjdzie okazja, jeżeli będę się dobrze pokazywał w Babilonie i dostanę szansę od KSW, to na pewno wracam tutaj, bo są tutaj nazwiska, no nie będę ukrywał, świetni zawodnicy, są tutaj nazwiska, z którymi przegrywałem swoje walki i oni już są w KSW, więc na pewno byłoby z kim tu się pobić. Życzę Ci spełnienia tych celów i myślę, że prędzej czy później z powrotem w KSW się zobaczymy. Tak, dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Dzięki.